Siema, jestem Bizoneja, to jest Fallout 4, w ogóle ta sceneria tutaj, to, ten rozwolny samochód, ten zachód słońca, to wygląda genialnie, naprawdę tak Falloutowo, że aż normalnie jestem w szoku. Jestem ciekaw, co to jest za wieża. Moim zadaniem jest dzisiaj wrócić do rodziny, do tego Jacka Cabota i zwrócić mu serum, bo już je mam. Chciałbym zobaczyć, co to jest za miejsce i czy tam mogę wejść? To jest chyba jakaś pozostałość ze średniowiecza, czy coś? Mogę tam wejść? Mogę! A, oczywiście, że pułapka. Dens i rozpędzaj się! No, już myślałem. On lubi takie coś robić. Ci wszyscy towarzysze, oni tak fajni są niby, nie? A potem rozpędzają się jak pociąg i wlatują w te pułapki i wtedy jest problem. Chociaż nie wiem, czy oni mogą je aktywować, czy nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło podczas tej serii i już nie pamiętam, co było w poprzednim razem. To jest jakiś koksu, czy coś? Skończy. Co oni tutaj robią na tej wieży? Gdzie oni są? Super. Zwołałem sobie przeciwników. Granat plazmowy, granat atomkowy, koktajl Molotowa. Gdzie oni są? Co oni tam w ogóle robią? O, cześć, uwaga! Aha, może bym trafił. A, czekaj, muszę tylko sobie trafić. O, dziękuję bardzo za twoją śmierć. Byłeś bardzo przydatny, ginąc. O kurde, Chryste, panie, co tu się odjanie dziudzia? Gień, gień! Ta, look and low, dawaj. A ty jeszcze, ta bandytka chyba strzelała dalej do mnie. Bije cię, kurde, szpon śmierci? Strzela... Gień! Ta. Gdzieś tu drugi jest. Tak, to była oda do radości. Dokładnie tak. Dawaj. Ave Maria. Gleba. No, odklepuj. Znowu mutantobójczy, serio. Albo gule, albo supermutanty. Co to za dziadostwo jest? Dajcie mi przynajmniej skapszli trochę. To jest nieuczciwe. Plan też jest taki, żeby zajrzeć sobie do Bunker Hill i potem do dobrego sąsiedztwa i sobie mniej więcej poogarniać kwas i... W sumie to kwas, bo ołów jeszcze mam, ale kwas na pewno. Dzięki czemu sobie dorobię trochę amunicji, bo ja mam aktualnie... niecałe 200. Tylko co miałem 800. Ta broń jest akurat, ma duży minus, nie? Że jest strasznie szybko strzelna. Przez to te pociski wylatują jak coś, co wylatuje, nie? To także... LOL? Co się ze mną dzieje? Na odcinku z Mafii powiedziałem XD, teraz mówię LOL? Boże... Chyba umieram. Ja tak nie mówię! Czemu teraz powiedziałem to? Leci granat! Skąd się tu wziąłeś, wyznawco szatana, umieraj! O! Automatyczny laserowy pistolet. Czemu nie masz czegoś lepszego, he? He? Gadaj! Nie udawaj, że nie żyjesz. Co was tutaj tyle? Ale się rozpierdzielają, dlatego właśnie ten karabinek wziąłem. Tą brońkę, świetną, genialną, cudowną. A ty, Dennis, co się tak świecisz jak lampki w święta, he? No, masz szczęście, że tego nie widzisz, no bo jakbyś zobaczył, to byś uwierzył w Mikołaja. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to się tutaj dzieje? Won mi z mojego bagna! Ty parszywy dziadu, gdzie ty tam wchodzisz? Jeszcze zipiesz? Fu, łajzo. To jest Karla biedna, ona żyje w ogóle? Nie, może zarąbałeś Karlę, nie? Gdzie jest... Nie... Ona się już nie zresponuje pewnie, gdzie ona jest? Może uciekła? Chociaż wątpię, ten PC w grach PTSD nie są zbyt mądre. Chyba... Bramie sobie gdzieś idzie, ale gdzie jest? W ogóle postawiłem więcej tych generatorów wody, tak a propos. Gdzie jest Karla? Nie, Karla... Nie, no i tyle by było mniej więcej. Boże, ile mam oczyszczonej wody! Ja pierdzielę, mam 7,5 koła.
Jestem ciekaw teraz, ile zrobię amunicji z tego, co udało mi się wyzbierać. Niestety zaczęło mi brakować też miedzi, więc może być ciężko z tym. O, 28 razy tutaj w ogóle. Mój Boże. Dawaj, gdyby ta woda, to ja bym się wyskrobał całkowicie z kasy. I ta pierdzielona miedź. Muszę zbierać żarówki, nie? Uwaga, jeszcze raz. Brakuje mi miedzi. A kwas jeszcze mam na parę strzałów. Uwaga. I znowu mam, ale 800. Niby robię tą amunicję po 25 pocisków, a i tak potem wychodzi, że ledwo co jest tej amunicji. Jeszcze tak szybko ją wystrzeliwuję. Myślę, że na razie sobie daruję bieganie z tą bronią. Znaczy, na razie. W tej chwili jeszcze sobie pobiegam, póki mam amunicję, ale później przejdę sobie z powrotem na tą, bo o wiele wolniej strzela. No ale ma fajne obrażenia. I będę właśnie jechał w 310. No bo to jest za duży wydatek, żebym ja tak sobie łaził i tutaj sobie to ogarnię. Nie, w żadnym wypadku. Także śpimy i idziemy do tego typa, który ma okulary i wąsa. Pamiętacie te 283 sztuki wody, którą miałem w aktuarium? Zapomniałem ją wziąć, dlatego jestem spragniony. Tego mi brakowało, ujemnych statystyk. Ale przynajmniej tyle mam, że jestem na miejscu. Not missing, mother. The Commonwealth is ours! Your sister is missing and I want her back. Huh? What else is Edward for if not to keep the family safe? I'd be happy to send someone to look for her, ma'am. It's not mother, a... Edward has better things to do than sending someone out to find Imogene. Again. I can't believe you don't care what happens to your sister. I'm not going to have Edward drop everything just because Imogene decided to take a lover again. Jack, how dare you speak so disrespectfully about... So did you find out what happened to the courier? You can hurt me, Jack. I'm not a machine, son. Dobra, cicho, kurde, przestań się ględzić. Muszę się skupić na tym, na gadce z Jack, z tym, z gościem, który nawet nie pamiętam, jak się nazywa. A kiedy otrzymam zapłatę? A na przykład po prostu napadło na niego kilku bandytów. A może szkoda była to czasu? Po prostu napadło na niego kilku bandytów, okej. Okay. Zostawili na niego zasadzkę, jacyś obozujący nieopodal Parsona bandyci. Ale nikogo już nie napadną. Some raiders set up camp near Parsons and ambushed him. I took care of them. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? Nic tam nie było. Czemu w ogóle to serum jest takie ważne? Nic tam nie było. Chyba wszystko... No, żeli wszystko użyć. Całe serum zniknęło. Czemu w ogóle to serum jest takie ważne? What's so important about this serum? You're getting paid to follow orders. Your orders were to get it back. That's all you need to worry about. Słuchaj mnie, szorstko skóry, a? Wykonałem robotę i to nie było proste. Jeszcze przez przypadek jakimś cudem obraziłem najemników, którzy do mnie strzelali jak... I zrobili ze mnie prawie ser szwajcarski w ogóle, jak ten power armor, to malowanie tego pancerza wspomaganego jest piękne po prostu. Jest po prostu piękne, jeszcze takie kolory, a! No nie można. Daj serum. Nic tam nie było. Nie, chyba zdążyli wszystko zużyć. Całe serum zniknęło. Nie wiem, zobacz. Jeb dwa. I didn't find any. I guess they must have used it all. You're not that good at lying, you know that. But I don't have time to make a thing out of it. You aren't getting paid for this job though, since you didn't follow my orders. I gotta say, not a great start. Now, as far as what's next. Oh hell, I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Coś. Ze mną się nie bawimy, koleżko. No? Boom, boom, boom. Co oni sobie wyobrażają? Biorę co moje i idę stąd. Co to jest? Ciastka, dziękuję. Koniec tego dobrego, otwórz drzwi. Nie dostanę zapłaty? Będę was wszystkich kosił, dopóki nie zdechniecie. Game frajerze, wiem, że będą się powtórzyć tę misję, bo to nie ma sensu już z nim się bić, skoro są nieśmiertelni. Nie ma klucza?
I can't pick this. Spróbuj! Walnij może z bara. Jesteś pancerzu wspomaganym. Dobra, powtarzam misję od nowa. I tak nie mogę ich zarąbać. Głupie to jest, powinienem móc w jakiś sposób inny podejść do tego, alternatywny, ale twórcom się nie chciało ruszyć dupy, żeby zrobić to inaczej. No dobra, daj serum. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. I'm throwing in a little bonus for bringing back the serum. That was good work. Now, as far as what's next. Oh, hell, I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Vitamina? Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogene. Thank you. Emoji? I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? Ona ma chyba z 200 lat. Just doing my job. Speaking of which, here's all we got back of the last delivery from Parsons. Raiders got the rest of it, I'm sorry to say. Ah, good. Finally. This will help settle Mother down. Imogene is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Ah, sorry. Then I send somebody to bring her home. A wiesz, dokąd się wybrała? Sarkazm, świetnie. Siostrzyczka jest jeszcze nawet bardziej szalona od Jacka. Great. The sister's even crazier than Jack. She's not crazy. She just wants the world to be a different place than it really is. I don't know where she's gone, but I can give you a place to start. She's been spending a lot of time in Good Neighbor. At the jazz club there, the third rail. Somebody there must know something. She's not known for keeping her mouth shut. Dobrze, że się ta buźka jest wypchana. A jeśli nie będzie chciała wrócić do domu? Dobra, to zacznę w dobrym sąsiedztwie. No to lecę, ciał, szukać świerniętej siostrzyczki. Kojarzę tę trzecią tyszynę, zasięgnę tam języka. A jeśli nie będzie chciała wrócić do domu? Obviously, as one of the family, you can't just knock her in the head and drag her home by her heels. Usually, by the time I send someone after her, she's gotten bored with the whole thing and is ready to come home. I'm sure you'll think of something. You're supposed to be resourceful, remember? Aha, a ty co, będziesz piedział w stołek? Standardowo. Ja bym sobie zrobił tutaj zdjęcie, bo to jest świetne miejsce na takie rzeczy. Boże, jak to wygląda zarąbiście, to jakieś obrazy, wszystko jest w pięknej jakości. Robimy to. A teraz mała niespodzianka. Boże święty, stara baba za mną chodzi. Tak, idziemy szukać siostrzyczki. Wow, a która jest godzina? Jest 23, aha. Tak? 23.46, dokładnie tak. No to wyłazimy, po cimku będę jej szukał, po cimku. Panie, wie pan... stara baba idzie. Cześć, Wilma. Co ty tutaj, gdzie tam patrzysz? Są moi ludzie. Tam patrzysz na nich? Jak śmiesz? Latajcie, bractwo stali zawsze spoko. O ile to nie są moi wrodzy, nie? Kto wie, co się może zdarzyć? Co się stało? Ło Boże, myślałem, że do mnie strzela. Jeep! On mnie tak zastrzelił, wiesz, mogę się ustawić od tyłu i normalnie stary postrzelę ci tutaj i zginiesz od razu. Uwierz mi, tam masz czułe miejsce. Nie ty pierwszy, stary, zginąłeś, jako robot bojowy. Coś tu widziałem. Co to za pieszczek? Chodź, Pimpek, chodź, Pimpek. Ło kurde, ale masz brzydki ryj. Kulf, boże, kundel al... Halleluja. Kundel alfa został rozczaskany. A co to jest? Księgarnia Old Corner. To jest jakaś kategoria w porno. Co tam masz, Cleo? Może coś zaśpiewasz? Dawaj, dawaj. Media, Hex, Blurt. O, tyle bym jej powiedział. Ołów, a weź, daj. Sprzedaję ci parę trochę moich pierdół, typu na przykład moją wodę. Której mam naprawdę dużo. I wiesz, co jeszcze mam dużo? Nie powiem ci.
Jeszcze 21 sztuk, nie interesuje mnie to. Z każdym razem jak docieram do sanktuarium, to mam prawie 300 sztuk. I założę się, że gdybym dłużej poczekał, to bym miał jeszcze więcej. A, tędy się wchodzi. Co tam? A co, ty jesteś ghulem? No wiem, że tu się w okolicy kręcą ghule, ale na razie to widzimy tylko ciebie. Masz jakieś problemy, stary? Dobrze się czujesz? Chcesz o tym porozmawiać? opcjonalnie, popytaj o Emojin w trzeciej szynie. Hej. Hey there. Entertainment down the stairs. Dzięki, chamie. Too weird for me though. Too real. Hey, from where I'm coming from, a little too real sounds like just the thing. Maleńka, kiedyś będziesz moja. A teraz, Charlie, cześć. I hear that. Yo, do you know Imogene Cabot? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while, though. Try Magnolia. She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Magnolia! This guy wants a word! Jak urwało! Bethesda, kocham cię. Kocham cię, Bethesda, rozumiesz? Czemu mnie zdradzasz? Z Microsoftem. Co? You again. It's my lucky day. What do you need? Any chance I could steal you away for an evening? I don't think that would be a good idea. Something else I can help you with? Do you know Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, though. Are you a friend of hers? Do you know where I can find her? I guess that depends on why you're looking for her. Boże. Nie twój interes, cholerna babo. Pum. Myślisz, że co, że jesteś fajna, to od razu ci wszystko powiem? Dobra, dobra. Próbuję jej pomóc. To wiesz, gdzie ona jest, czy nie? Jej rodzina wysłała mnie na jej poszukiwania. Jej rodzina martwi się, że coś jej się stało. Her family's worried that something's happened to her. Well, I'm glad somebody's looking out for her. She seemed like a body that could use looking after. Wiesz, dokąd się wybrała. Chcę tylko dowiedzieć się, gdzie ona jest. Marnujemy czas. Powiedz mi, gdzie ona jest, proszę. Powiedz mi, co wiesz. To. Do you know where she's gone? There was this preacher fella who used to come in here all the time. One of the slick ones. Always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Imogene, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, would you come over here a minute? Ham, Ster. yeah. Jonas. Is there a problem, Miss Magnolia? No, this fine gentleman here was just looking for Imogene. Do you happen to know where that preacher fella came from? Brother Thomas? Yes, that's right. The one Imogene was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those stupid flyers in your face. Here, I kept one of them, just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Imogene's all right. I didn't much like the idea of her going off with that preacher fella. Więc jej nie będzie. Chociaż, czy brat Tomasz nie był w tym wielkim miejscu, które wyrzeźnąłem? O, wbiłem poziom. Ja to sobie rozdaję oczywiście tutaj, żeby móc mieć większe, lepsze, dłuższe działanie moich rdzeni fuzyjnych, tak? Rdzeni fuzyjnych, które pomagają mi zasilać pancerz wspomagany. Aha, zaraz się wypierdzielą. Nie. Zaraz lepiej, kurde, pilotują te swoje odrzutowce. Czy tam latacze. Jak zwał, tak zwał. Bo jak to świetnie wygląda, nie? Zaraz się napatoczę na jakąś minę i zginę. Co ciekawe, czy przeżyją, czy się wrąbią w budynek. Uwaga, ba. Wow. No podoba mi się ta. Jeszcze nie widziałem, żeby jakiś latacz się ten rozwalił, więc... Co to ma być? To jest na pewno Fallout 4? Ha, ciekawe.
A to... Aha, no ale poszczelajmy, porozwalajmy tych przeciwników. Aha, już wszyscy leżą. Ta, ale jaja. Co to w ogóle było? Bandyta Wise'a. O, 45. To może warto by było się tutaj rozejrzeć i ich poprzeszukiwać. Chociaż jako, że ja ich nie sprzątnąłem, no to... Wow! Co się stało z grą? Wow! O, już nic. Czasem miałem takie ściny, pamiętam jak grałem bez żadnych modyfikacji. Tam była miejscówka tych całych, jak one się nazywają. Ten fabryka samochodów Corvega. Tam było takie miejsce, tam koło tego całego bossa Jareda. I tam właśnie w takim jednym miejscu miałem takie ściny, że jak chciałem zapisać grę, nie? To po prostu... Jeń. Skąd? Oni żyją? O kurde, ale się rozprysnął. No i w takim jednym miejscu miałem takie ściny, że nie mogłem zapisać gry. Tak mi się gra zacięła. Znaczy zacięła, tak mi FPS-y spadły. Aha. Kim jesteś? Welcome, neighbor. What? We're always glad to see a new face around here. Jak on żyje? Step right this way and I'll be happy to tell you all about our movement and how you can be a part of it. I'm looking for Imogene Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogene is indisposed right now. She's not seeing visitors. I just need to make sure she's okay. You've got my word. She's fine. She's just staying in her room right now. Not that any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. You know how it is. She's not seeing anybody until she cools off. You're not holding her prisoner, are you? No, she's not a prisoner. She's just locked in her room until she calms down. Huh? She's acting crazy, threatening to run off. You know how women can get. I killed the last guy who was running this scam, in case that matters to you. You picked the wrong guy to mess with, pal. He's a threat to the community. Kill him! Nigdy się nie nauczył, naprawdę. Gdzie się znajdujesz, koleżanko? Tylko mnie nie zaatakuj. Ha, to są jeszcze ci. Ha, co tu się... O, i ciekawy jestem, czy to też się nazywa gościu brat Thomas, nie? Misjonarz. A, czyli tamten gość zniknął. A, okej. Okay. A, to wbijamy. O, ołówek to jest. Sobie go wezmę. Ołów zawsze spoko. O, żarówka. O, to też jest ważne. Co ty śpisz wśród ciał? Porąbało cię, babo? hej. You must be Imogene. Don't tell me. Jack sent you. Yeah. Sarkazm. No tak, właściwie to był Edward, ale prawie zgadłaś. Well, actually it was Edward, but close enough. Edward, who works for Jack. I know Jack was behind this. He's always trying to control me. Jeśli o mnie chodzi, to możesz tu zostać ile chcesz, to nie Jack, to twoja matka chciała cię odszukać. Jesteś siostrą Jacka? Jacka? Wydawało mi się, że masz być trochę młodsza. Nie okazujesz nadmiernej wdzięczności za ratunek. You're Jack's sister. I was expecting someone a bit younger. You really know how to flatter a lady, don't you? Yeah. Just to be clear, I'm Jack's younger sister, the baby of the family. Once I get home and get some of Jack's serum, I'll be back to my usual stunning self. What? Co ty gadasz? Jak to możliwe? Niemożliwe, żebyś była młodsza od Jacka. Jacka, kolejny świr z rodziny Cabotów. Oj, żartuję tylko, wyglądasz wprost przecudownie. Jack has a serum that reverses aging? It really isn't any of your business. And I know it was Jack who sent you. He's always trying to control me. Do you want to get out of here or not? Well, yes. I've been waiting to see if Thomas would come to his senses. But since you've already gone to all this trouble, I may as well leave now. I was bored with Thomas anyway. He seemed so interesting at first. But after we got here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Mm-hmm. Potrzebujesz stąd jeszcze czegoś, zanim pójdziemy? Sarkazm. Mam nadzieję, że nie byłaś nadmiernie przywiązana do Thomasa. I hope you weren't too attached to Thomas. I was done with him. And he shouldn't have locked me in here. Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first.
I bum! Z tego idziesz na ten na plery, jak Shrek wziął Fionę. Nie chcesz wiedzieć gdzie. Czyli wracamy. Oj, przy okazji mam następny poziom, więc wymaksuję tą moją umiejętność, która da mi podwójne działanie. A Boże, nie podwójne, tak podwójne. Na dwa razy dłużej, no że i podwójne, proszę bardzo. Yeah, fizyk jądrowy. Wyszkolony Albert Einstein. O Boże, a ten skąd tu się wziął? Hej, przyjacielu. O Boże, ale żeś się wygiął. Stary, trzeba było ćwiczyć, a nie przewracać się. Za słabno, cóż poradzić. Honey, I'm home. Robota załatwiona. Płaćcie z góry. Aha. Jak ładnie. Co się dzieje, stary? Hartley modulator. Do you copy? Gee, now. How's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. For God's sake, Sammy. The door. Sorry. Things are a little busy around Listen, here right now. If they're inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office. Elevator. You better round up whoever you can and get them. Hello? Edward? Come in! Edward! There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what Ooh. Are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. They're under attack by raiders. It's strange. The guards have held off raiders before without any trouble. I don't know what's gone wrong this time. Udało mi się odnaleźć Emogene, albo nie wiem jak inaczej, nic jej nie jest. Zapewne to ci sami bandyci, którzy ukradli serum. Co się stało? What happened? The guards at Parsons called in that they were under attack. Edward went to help. I've only just been able to raise him, briefly. I didn't get much, but it sounds like the situation there is nearly out of control. I wonder if these could be the same raiders that stole that last shipment. If some of them had used the undiluted serum, it could explain their unusual success against Edward's men. Hmm. Co dokładnie robi to serum? Masz ci powiedzieć, bo jak nie, to dostaniesz z metalowego ramienia, z bara. What exactly does this serum do? There's no time for that right now. I'll explain on the way. Hold on. Weren't you off looking for Imogene? Did you find her? A niech będzie. Yeah, I found her. Hard to believe she didn't want to come home to her loving family. That's truly none of your concern. At least there's one small comfort on this terrible day. You'll be wanting to be paid, of course. Edward usually handles these things. Caps is what you use for currency, isn't that right? Here, I hope that's the right amount. Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do exactly what I tell you. Nothing more, nothing less. Is that clear? Why is that so important? If these intruders have gotten past Edward's men, they may have created an extraordinarily dangerous situation. I'm the only one who understands how to deal with these dangers. Is that clear enough for you? Why is that so important? Sorry, I'm not that great at taking orders. Then it's time to learn, or neither one of us is likely to leave Parsons alive. Make sure you have whatever you'll need for a serious battle. I'll wait for you outside. Jack, be careful. And try not to hurt him. I love Father at least as much as you do. But you know as well as I do that if he gets free, there will only be one option. Don't let it come to that, please. I'll do my best, Mother. And if Imogene finally comes home, for God's sake, don't let her leave again until I get back. Now I really do have to go. Dobra, to lecimy. Na nogach. Masz jakąś szybką brykę? Wygląda to, że wy ogólnie jesteście bogaci. Ale jak widać, chyba nie. No może przynajmniej będę mógł sobie pojeździć na baranie, czy może na barana u tego robota strażniczego. O, to by było ciekawe, bo jestem pewien, żebym mnie udźwignął. Nawet w pancerzu wspomaganym. Ja jestem ciekaw w sumie, ile taki pancerz może ważyć. Na pewno sporo.
jako że człowiek się w nim mieści i ogólnie potrafi przetrwać wiele rzeczy. Wow! My father is being fined in Parsons for his own safety and everyone else's. Sekunda, stary, bo ogólnie za głośno to wszystko jest. Dangerously unstable after handling an ancient artifact he found in Arabia. I spent my life trying to figure out how to cure him. Kim ty jesteś? Szabrownik. You think you can just dump our claim on the USS Constitution and get away with it? Kto powinien uciekać? Aha! Kto powinien uciekać, co? Kto tu jest teraz pył? Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Kojarzysz taką frazę? A? No właśnie. Lorenzo so dangerous. I'm sure his psychosis would be cured if it could be removed. But so far, all my attempts have failed. It's fused too tightly with his nervous system. No to jedyny sposób to kill him i po sprawie. Derived from my father's blood. I discovered the alterations to his blood in some of my earliest attempts to remove the artifact. I eventually isolated the anomalous compounds, which led to the serum treatment we still use. I'm well aware of the apparent conflict of interest in my father being the source of the treatment that is prolonging my own life. But I assure you that if I had the chance, I would gladly give it all up to have my father back, even for a short time. Robiście, wziąłem se odlot zamiast wziąć. super. Zamiast sobie wziąć Nuka-Coli, bo jestem zmęczony. Blom, leż, daj miecho. Dawaj jakiegoś schaba. Pancerz wspomagany. A, pusty. Musiałem chyba tutaj być i pozbierać to wszystko. Okej, szkoda. 7. Amunicja 7,65. Co to? 7,62? Amunicja. 7,62. Ale fajnie. A nie mogę jej wytwarzać chyba. Chociaż? Może? Co tu się dzieje, stary? Z kim ty się bijesz? Idź na miejsce! Rozkazuję ci, mimo że to ja tobie służę. Znaczy, Boże, ja jestem na twoich usługach. Z kim on się bił? To jest Bramin, więc chyba ktoś tam też jest handlarzem. Halo? Czy to jest Cricket? Nie. Kto to jest? Jakiś doktorek. To jest on? Doktor Weather, hej. Oczywiście, że tak, dawaj. Mhm. A, nie masz tego, czego potrzebuję. No to jesteś bezużyteczny. A co to są za ludki? Hej, hej, hej! O kurde, leci granat! A, mołotowy, to już mniej mnie boli. Co to jest? Co on tam ma? Co to jest? Miotacz ognia! Napalm! Napalm? O, zniknął mi dźwięk. Paliwo do miotacza ognia! O! 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 Gra mi się zbugowała, zacięła. Żołnierz wyklętych? Bo ja chcę sobie wziąć ten miotacz ognia, chcę zobaczyć jak działa, dawaj, jedziemy. Gdzie jest jakiś... O, tam są. A, za daleko gościu jest. Co to w ogóle tutaj się dzieje? Mam tutaj dotrzeć? Chyba raczej nie. Aha, musiałbym wejść do budynku. Dobra, to trzeba ich załatwić w ten sposób, gdzie on jest. Gień. Do widzenia. Żołnierz wyklętych? Kto to kurde jest żołnierz wyklętych? No, ja pierdzielę, błot, pancerz, nie. Następny, paliwo do miotacza ognia, dziękuję. Bo powiem szczerze, miotacz ognia to jest coś, czego nie używałem w Falloutie 4 w ogóle. Mnie to nie interesowało, zawsze wydawało mi się, że to jest dosyć słaba broń. Ale fajnie wygląda, pokaż jeszcze raz. Pff, wybucha coś, dawaj. Holy Jesus, a jak to wygląda z tej strony? Ho, bardzo fajnie. Ja pamiętam, że w Falloutie New Vegas szedłem z miotaczem ognia w krypcie 22, mojej najstraszniejszej krypcie z New Vegasa. Boże, przerażające to było. Ale mam koszmary. Kto tam ciągle strzela z tego? A, what the? Co to się dzieje? Co to za miejsce jest? Ale odlewnia Saugus.
No ktoś tutaj ostro napierdziela tego. Miotaczem ognia, ale go nie widzę na radarze. Tu się bag... Na górze gdzieś jest ktoś. O Chryste, panie. Ktoś tu ma mini-atomówę. Powiem szczerze, ja chyba nie jestem zainteresowany. Mini-atomówka mnie zniszczy. Nie wiem, czy tak od razu, ale na pewno dosyć szybko. A czy tam gość jest z tą mini-atomówką? Co on tam ma? Wow! Nie, nie chcę, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to, weź mi, won mi stąd. Zobaczyć tutaj. O Boże. A ty tu skoczy wziąłeś! Umieraj, dobra, leży, Chryste panie. To było straszne. Walesz. Kto tu jeszcze jest? No kur, dużo przeciwników, to na pewno. Tam jest doktorek. Gdzie ten szturmotron jest? O, leży jak miło. No proszę, że leży, a nie wstaje. Na górze jest. O! Jakby tak strzelić. Dobra, nieważne. Chciałem strzelić minę, ale nie sądzę, żebym trafił. Leży? Nie. Jeszcze od góry ktoś strzela. Jak dobrze, że oni nie mają już tam mini-atomówki. Mi się wydaje, że właśnie strzelali z tego, ale... To mi się może tylko wydawać. Mogę sobie wjechać tutaj jakąś windą, czy coś? Gdzie? Tu są przeciwnicy! Następny szturmotron? Nie. Kim jesteś? A, to jest strażnik karawany. O Boże. Oła! Dawaj, dawaj. Pi. Chodź, frajerze. Gin. Dawaj. Gin! Gin! Jeszcze żyje. Jeszcze żyje! Och, nareszcie. Chyba. Nie, kompletnie nie. Ile można przyjąć strzału z wybuchowych pocisków? Do tego to ja w ogóle nie trafię. Nigdy. Dawaj. Gień! A nic nie widzę już. Nic nie widzę! Jak tam wejść? Czemu tu jest tak ciemno teraz? Co to tyle przeciwników? Jest strażnik karawany, dziękuję. A zginę, bo się zablokowałem o kłodę. Dawaj. AR-15, o, fajnie, fajnie. Mam w tym. W sanktuarium, więc nie będę tego zbierał. Chociaż w sumie bym wziął, może bym za coś to, za jakieś grosze to sprzedał. Ile to jest w ogóle warte? Nie wiem, że to jest najodpowiedniejszy moment na takie przeglądanie. Dlatego to robię. Ale jak tam wejść do nich? To jest coś, jakieś wejście? Może tutaj gdzieś. Jak do nich wejść? No właśnie, trzeba się tam do nich dostać. Tylko w jaki sposób? Jakby tu była jakaś jeszcze winda, ale nie widzę jej. To jest chyba też przeciwnik? Nie, to było coś jeszcze... A jest przeciwnik, jednak dobrze widziałem. Gień. Szeregowiec strzelców, aha. Oła. Był spokój, jak nagle tyle przeciwników, że ja po prostu nie ogarniam. Gień, szeregowiec strzelców. No właśnie, dlatego jesteś szeregowiec, a nie jakiś kurde dowódca. Oła. Gień. Chyba leży. A spadajże ode mnie, wieżyczko zakichana. A przecież ja jestem w pancerzu wspomaganym, bo normalnie bym tego nie przetrwał. Dawaj! Ahaha! Dance. Nie osłabiaj mnie, stary. Czysta... O, rękawica wspomagana. A, dawaj. A, thank you. Jaki miły gościu. Podzielił się. Nie tak, że po prostu chciał coś w zamian. Bojowy hełm teraz. A ile, jakie on ma w ogóle statystyki, ten bojowy hełm? I coś mógłbym z nim zrobić na przykład? W sensie ulepszyć go jakoś lepiej? Plus 10 i plus 10. Ja w sumie tego wezmę. Chociaż tak nie będę go pewnie używał. Terminal Hub City. O, hub. Lista samochodów. To mnie nie interesuje. Panel sterowania dźwigiem? Opuść dźwig. Ho. Wejście na górę sobie ogarnąłem. O tak! Ha. Idę do was, gnojki. Ale tam pewnie wszyscy już leżą, więc... A i tak ciekawe miejsce, trzeba przyznać. Bijamy, ale sobie ogarnęli, nie? Bazę. Tylko, że mają włącznik na samym dole. Czyli każdy może do nich wbić, o ile przeżyje. Ale jak widać, ja sobie poradziłem bez problemu, jak na przetrwanie. Gdybym nie miał dobrej pukawki, to bym pewnie zginął. Ale ja mam prawie 40 poziom, więc w końcu muszę być jakiś trochę mocniejszy, nie? O,
kapsel. O kurde, ta skrzynia bojowa to mnie normalnie rozwaliła ze swoją zawartością. Miałem 15 kapsel, tylko masz to, stary. Tam jest to miejsce, mamy dotrzeć tam. No dobra, to przynajmniej tam dotrę, a wejdę w następnym odcinku. A powiem szczerze, że to zadanie się dosyć mocno rozkłada, ale okej. Zeskakuję. Wydawało mi się, że kiedyś zeskoczyłem w pancerzu wspomaganym, bodajże to było w czwórce. Albo w New Vegas, albo w 76, nie pamiętam do końca. I dostałem obrażenia. Także jest to możliwe, jak najbardziej. O, jestem bardzo blisko. No ale dobra, tam dojdziemy w następnym odcinku, także dzięki wszystkim za oglądanie. I do następnego, w następnym dotrzemy tam, pomożemy kabotom. No i będę bohaterem. No, siema.